chcę wam pokazać moje mieszkanie, które kupiłem jako pierwsze 2 lata temu, jak zacząłem kupować mieszkania za granicą. I dlaczego Bułgaria w ogóle? W poprzednim filmie było sporo pytań na temat nieruchomości za granicą. I jesteśmy akurat w Bułgarii, bo mamy integrację firmową. Zabrałem całą firmę na integrację. Może to nie jest najbardziej sexy kierunek i najlepszy kurort, jaki może być, natomiast ma parę bardzo fajnych cech. Po pierwsze, nieruchomości tutaj są niedrogie, więc stosunkowo są tańsze znacznie niż nieruchomości w Polsce, ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest połączenie z Polską. Do Bułgarii można przylecieć z kilku miast w Polsce, m.in. z Lublina i ja tak naprawdę wychodząc z domu o 6 rano, o 10 mogę być już na plaży i mogę już cieszyć się plażą bardzo szeroką, ładnym piaskiem, ciepłą pogodą. Więc tak naprawdę jestem dużo szybciej nad Morzem Czarnym niż nad Bałtykiem. Dlaczego zacząłem inwestować za granicą? Między innymi dlatego, żeby zdywersyfikować ryzyko i żeby ulokować kapitał nie tylko w jednym kraju, jak Polska, tylko też, żeby mieć go w innym miejscu. I po co kupiłem to mieszkanie? Między innymi dlatego, żeby móc z niej korzystać, żeby moja rodzina mogła z niej korzystać, ale też, żeby go wynajmować. Więc poza tym, że ja czasami tu jestem raz, dwa razy w roku, jeśli chcecie to mieszkanie kupić, to warto mieć tego operatora, który będzie za was wszystko zajmował się. Podatki będzie płacił za was, będzie pracował z turystą, będzie obsługiwał, kontaktował się z zarządcą nieruchomości, będzie prał pościele, będzie różne rzeczy inne robił, sprzątał tą nieruchomość, utrzymał ją w dobrym stanie, żebyście wy tak jakby weszli na gotowe jak do hotelu. I prowizja, którą się płaci za taką usługę, to jest między 15 a 30% w zależności od tego, co jest dokładnie i jak to jest liczone. Rentowność takiego mieszkania jest porównywalna do tego, jakbym kupił mieszkanie całoroczne w Lublinie czy w Polsce. Więc to są podobne stopy zwrotu, kilkuprocentowe. Ja to mieszkanie kupiłem, ono było zdatne do użycia, natomiast było poniżej tego standardu, który ja chciałem mieć, żeby mieszkać. Ono jest wyremontowane naprawdę, naprawdę podstawowo, czyli to nie jest zrobione pode mnie, pod moje potrzeby, ale raczej, żeby podobało się ludziom na Bookingu i stosunek do lokalizacji, do ceny musi być utrzymany. Więc ja je zliftingowałem, można powiedzieć, wyremontowałem zdalnie. Znalazłem osobę z Polski, która zajmuje się remontami tutaj w Bułgarii i zrobiłem to zdalnie po prostu. Wybrałem materiały, kosztorys, zrobiłem dokładnie tak, jak robię to w Polsce i ja na końcu przyjechałem tylko tak załatwić jeszcze pewne sprawy urzędowe, ale też przyjechałem to mieszkanie urządzić. I było tak, że wydawało mi się, że postawię parę rzeczy z upgradingu, jakichś takich kwiatuszków i pierdołek, ale się później okazało, że a jeszcze to bym wymienił, tamto bym wymienił, jeszcze kanapę nową, telewizor, pralkę i można powiedzieć, że sporo mi to czasu zajęło, więc można powiedzieć, że robiłem to sam. W Polsce tego sam nie robię, mam od tego ludzi, mam zespół od tego, ale tutaj w Bułgarii po prostu sprawdziłem na własnej skórze, jak to jest ciężko te mieszkania wyposażać, wykańczać, bo już od paru lat tego nie robię osobiście. Także doceniłem moich pracowników, jak oni ciężko muszą to robić na co dzień. Tu na tym zdjęciu widać kwiecień 2020, że wiozę nową lodówkę, nowy odkurzacz i oczywiście nowy ekspres do kawy. W mojej firmie nikt mi nie uwierzy, ale to jest prawdziwy dowód na to, że ja tymi rękoma sam urządzałem to mieszkanie. To była dla mnie spora przygoda, bo sam wieszałem zasłony, sam wieszałem firanki, sam wierciłem uchwyty w meblach kuchennych. Rzeczy, których nie robiłem już od wielu, wielu lat, ponieważ robi to mój zespół, moi ludzie. Poczułem, jaka to jest naprawdę ciężka praca i jak dużo czynności oni robią. To mieszkanie znajduje się w kurorcie Słoneczny Brzeg, czyli Sunny Beach. I to jest kurort oddalony 20 kilka kilometrów od lotniska w mieście Burgas, więc naprawdę jedzie się tak taksówką 20 parę minut, więc wysiadam z samolotu, mam od razu taksówkę, jadę tutaj, naprawdę jest wygodne połączenie, nie muszę nigdzie dojeżdżać. I to jest kurort typowo wakacyjny, czyli sezon, taki wysoki sezon trwa od lipca do sierpnia, ale są jeszcze rezerwacje niektóre w czerwcu, niektóre we wrześniu, więc naprawdę 100% obłożenia jest w miesiącach wakacyjnych, a później są takie dodatkowe rezerwacje. Całe mieszkanie kosztowało mnie z remontem około 200 tysięcy złotych, więc naprawdę jest dobra cena jak za mieszkanie poza Polską, do której można przyjechać, korzystać ze słońca. Koszty takie notarialne i podatkowe to są bardzo zbliżone do kosztów w Polsce. Kupowałem to mieszkanie osobiście, więc nie musiałem płacić za żadne pełnomocnictwa ani dokumenty pozostałe. Natomiast jest to możliwe, żeby kupić za pomocą pełnomocnika tam lokalnego i też Polaka. Ja przynajmniej poznałem tam dwóch tłumaczy Polaków, którzy są i działają i pomagają załatwić wszystkie sprawy urzędowe, łącznie z meldunkiem na przykład.
Czy trzeba mieć jakieś specjalne dokumenty, żeby kupić nieruchomość w Bułgarii? Nie, ja kupowałem bodajże na dowód osobisty i to mi wystarczyło, żeby po prostu pojechać i kupić. Mieszkanie znajduje się w takim obiekcie, takim apart hotelu, ale to działa w ten sposób, że jest część budynku, gdzie są tylko apartamenty, jest około tam 12 lokali, natomiast to jest część obiektu hotelu czterogwiazdkowego, gdzie jest normalnie recepcja, obsługa, jest basen i infrastruktura, z której można korzystać jako mieszkaniec, czy osoba, która tu mieszka, więc to jest taki blok z dostępem do wszystkich atrakcji, które są w hotelu, można z tego normalnie korzystać, bo to jest jeden kompleks. I to jest pierwsza linia brzegowa, więc bezpośrednio przy samym morzu. Chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że ja kupiłem pierwsze mieszkanie, które mi się podobało. Ja tych mieszkań obejrzałem też wiele i żeby poznać rynek, żeby zobaczyć. To ja zanim kupiłem nieruchomość, to przejechałem wiele kilometrów i zobaczyłem wiele dzielnic, wiele lokalizacji. Było bardzo dużo miejsc, których mi się nie podobało w Bułgarii. Okej, chodźcie, zobaczcie, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, jak to mieszkanie wygląda po remoncie, a tak naprawdę po takim lepszym liftingu. Ten pokój to salon z aneksem kuchennym, jest w nim narożna kanapa z Ikei i jako drugie łóżko, takie zapasowe, spokojnie daje sobie radę. Aneks kuchenny ma niewielki, ale zupełnie wystarczający blat roboczy. Widzicie też pralkę. Mieszkanie jest dwupokojowe, pomieści singla, parę lub rodzinę 2+1. Na upartego zmieści się tu nawet więcej osób, ale może być trochę ciasno. W sypialni jest bardzo duże łóżko dwuosobowe, które można rozdzielić każdy po metrze. I tak właśnie wygląda sypialnia gości. Proste szafki nocne i mała komoda to wystarczające meble przy wynajmie krótkoterminowym. Ciekawostką jest to, że widzicie tu drzwi 60, trochę creepy, ale jak widać można przez nie przejść. Chodźcie teraz do łazienki. Ja postawiłem na neutralne, nowoczesne barwy. Odcień szarości zdecydowanie bardziej mi się podoba niż poprzednie żółtawe płytki. Takim najważniejszym elementem w tym mieszkaniu, takim must have, jest klimatyzator i zasłony typu blackout. 100% zasłaniające słońce. Uwierzcie mi, ono daje tu je mocno popalić. Jak kupić formalnie takie mieszkanie w Bułgarii? Ja miałem to szczęście, bo z polecenia do mojego kolegi, który kupił już kilka mieszkań w Bułgarii, dostałem agenta nieruchomości, który jest Polakiem i jest też tłumaczem przysięgłym języka bułgarskiego, więc był tutaj lokalnie zorientowany, jak wszystko wygląda. Cała transakcja nie tylko była przy jego pośrednictwie, ale też i on tłumaczył akt notarialny, żebym ja potwierdził, że wszystko, co było tam przeczytane, ja wszystko rozumiem. Prowizja kosztowała mi około 500 euro za jego usługę. I dla kogo jest takie mieszkanie w Bułgarii? Myślę, że dla kogoś, kto posiada kwotę 200, 300, 400 tysięcy złotych i chciałby kupić sobie wakacyjną destynację, żeby móc z tego korzystać, a jednocześnie, żeby mogło to zarabiać. Czy chcę kupić kolejne mieszkanie w Bułgarii? Czy chcę mieć ich więcej? Raczej nie. Wystarczy mi to jedno i są inne kraje, w których chciałbym ulokować dużo więcej kapitału i mieć tych mieszkań więcej. Które są bardziej transparentne, bardziej mają długoletnią historię budowania majątku. O tym być może powiem w innych odcinkach.